No, startuje pani z takiego dosyć ciężkiego, można powiedzieć, okręgu, gdzie jest chyba no, największa liczba osób niezadowolonych. Ciągle się słyszy remont w centrum miasta. A jakie będzie pani przesłanie, właśnie idąc do wyborów, będąc motorem, tą jedynką w tym okręgu? Wie pan co, na pewno moim takim priorytetem z racji zawodu są osoby niepełnosprawne, tak? I tu już widzimy takie przeszkody typu krawężniki słynne, tak? Tłumacz języka migowego we wszelkich urzędach, no inwestycje takie drogowe na pewno potrzebne, tak, ale to trzeba jakoś, no nie wiem, rozmawiać też z ludźmi i zaangażować się w to, budować to, ale żeby to miało ręce i nogi, a no niestety teraz to, co widzimy, to naprawdę jest tragedia. Ja nie mówię, że te budowy są złe i te remonty, bo to jest potrzebne, no ale to trzeba zrobić z głową, a nie tak, jak teraz to jest wykonywane, tak. A co dokładnie już tak rzuca się pani w oczy w tym centrum? Bo to centrum jest jakoś tak przez tego konserwatora przynajmniej trzymane. Nie wszędzie ta nawierzchnia, te drogi są no chyba faktycznie, szczególnie dla osób poruszających się w wózkach, jak to pani mówi, zbyt takie przyjazne. Co zrobić, żeby po prostu pomóc tym osobom? Znaczy, wie pan co, na moim zdaniem bynajmniej odpowiednie podpisywanie umów, bo teraz to, co się dzieje, i myślę, że nie będę oryginalna, bo ludzie to widzą, tak? No nie wiem, godziny popołudniowe pracowników nie widać, jeżeli chodzi o tory, tak? Jeden opiera się o łopaty, drugi rozmawia przez komórkę, czterech pali papierosy. Jeżeli już są widoczni, to tak to wygląda. I moim zdaniem osoba, która no, podpisała te dokumenty tak na realizację, widocznie... Czyli nadzór się pani nie podoba, tak? Nadzór mi się nie podoba, nie? No, no to jest tragedia. A co jako tutaj, bo pani już dłużej funkcjonuje w tym takim, może nie obiegu politycznym, ale takim społecznym, można powiedzieć. Co dla tej grudziąckiej starówki, jako pierwsze pytanie, i co dla Grudziądza jako miasta, jako całości? Co pani widziałaby takiego, co można by zrobić, zrealizować? No, do czego by mogła pani jako radna próbować zmusić prezydenta, no? Wie pan co, może nie będę oryginalna, ale przede wszystkim, żeby tą odpowiedź zapiąć w jednym zdaniu, rozmawiać z ludźmi. Teraz tego nie ma. Teraz tego nie ma. Ja osobiście jako prezes stowarzyszenia... Czyli komunikacja, tak? A jakby miało to wyglądać? Komunikacja. Nie uciekać przed ludźmi. Przede wszystkim radni i to samo prezydent, bo naprawdę wiele takich sygnałów dochodzi, że po prostu no, nie rozmawia się z ludźmi, tak? I myślę, że to społeczeństwo grudziąckie boli. A te spotkania takie czasem bywały z prezydentem? Bo rozumiem, że ma pani pretensje o to, że nie można przyjść, porozmawiać tak bezpośrednio? No w ogóle się nie można dostać, zacznijmy od tego, tak? Tak, były te spotkania, ale uważam, że te spotkania były jakoś tak manipulowane pod jeden temat. Jeżeli osoby wychodziły z innym tematem, tak? No to jakoś tak po prostu były spychane na jakiś taki margines i nie uzyskiwano no, odpowiedzi na zadane pytanie. Takie jest moje zdanie.